body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku ze Skyrima. Ostatnio byliśmy w jaskini pełnej wampirów, a teraz udajemy się dalej drogą w stronę wysokiego Hodgaru. To chyba jakoś trzeba tutaj przechodzić, nie wiem, który tam się dochodzi. O. Nie wiem, czy to wróg, czy przyjaciel, ale kto te powinien atakuje, to... Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. Poczekaj! Chciałem z tobą porozmawiać! Moje kłusownictwo nikomu nie szkodzi. Przecież Jarl nie może zjeść wszystkich jeleni, prawda? Aha, czyli tylko tyle, nic nie chciałeś powiedzieć. No dobra, idziemy dalej. Kto ty jesteś? Polak mały. Jeśli znasz prawdziwych synów i córy Skyrim, każ im iść do wichrowego tronu. Byłoby wspaniale. Walczyć ramię w ramię z moimi braćmi przeciwko cesarzowi. Przeklęci bezbożni cesarscy. Trzeba tam musieć jakoś się wejść. Obóz. Koń ukradnij. Nie, no dobra, bez przesady. Jest tu kto? Dzień dobry! Niech cię... Miej oczy szeroko otwarte. Ulfric nie prowadzi kółka wzajemnej adoracji. Ej. Do niczego się nie przyłączasz. Albo jesteś rodzonym synem Skyrim, albo nie jesteś. Jeżeli jesteś, to udaj się do wichrowego tronu i porozmawiaj z samym Ulfrikiem. Jeżeli nie jesteś, to lepiej odejdź, zanim zrobi się nieprzyjemnie. Pogadajmy. To kolebka ludzkości. To tutaj narodziło się pojęcie honoru. A te cesarskie mokre zady odrzuciły jedno i drugie, kiedy ukorzyły się przed Talmorem. Co gorsza, żeby utrzymać tron, cesarz sprzedaje Skyrim i swoich własnych bogów, na przykład Talosa, i to cholernym elfom. A co zrobił Toryk? Ja jestem elfem. On i popierający go jarlowie wzięli cesarskie złoto. Sprzedali własny lud w zamian za niewolniczy traktat pokojowy. Dobrze, że Ulfric go zabił. Wkrótce przepędzimy ze Skyrim elfy, ich cholernych justycjariuszy i opłacanych przez nich jarlów. Całą przeklętą bandę. I zarąbiemy Legion, żeby się do nich dobrać. Z początku tak nas nazywali, żeby umniejszyć naszej sprawie. My jednak z dumą nosimy miano Ulfrica Gromowładnego. Jedynego prawdziwego najwyższego króla Skyrim. Rozumiem. Jesteśmy rodzonymi synami i córkami Skyrim, a Ulfric jest jego synem pierworodnym. Walczymy o świetność naszej ziemi, o silnych, szlachetnych tanów oraz wyplenienie fałszywych jarłów i stojących za nimi tchórzy. Dźwięk naszego gniewu jest burzą, która rozpęta się nad głowami wrogów. Nasza przyjaźń opończą prawdziwego braterstwa. No dobra, okej. Do następnego razu. To powiedziałeś wszystko, super. Miej oczy szeroko otwarte. O, kupiec. Co masz ładnego? Dzień dobry, panie kwatermistrzu. Bo ja mam trochę rzeczy do sprzedania.
tego używam. To jeszcze dajcie mi kanistrój. Patrzcie, tarcza 33, bierzemy. Wampirza zbroja. Patrz, ten żelazny hełm jest taki, ale ten chyba co jest tutaj, tylko on jest lepszy. Patrzcie, jakie ma fajne rzeczy. No ale ty mówisz, że się nie opłaca. No tak, ten stalowy hełm to jest ciężki, nie mogę go używać. Dobra, bardzo miło było, przyjacielu. Pozbyłem się fantów. Chyba jesteś ranny. Niech ktoś zabierze ten bór. Mi się pokazuje tak, jako miejsce obóz jest. Dobra, musimy iść dalej w takim razie. Odwiedziłem kwatermistrza. Musimy udać się we prawo. Ciekawie. Czyli tam. Chodźmy. Nie no, mamy obóz gamowładnych, to zawsze się przydaje. Trzeba było z kimś powalczyć, może. O! Co to? Oczywiście, Lidzi nie ma jakiej potrzeba. Co tu się dzieje, Lidzia? Gdzie ty jesteś? Idziesz? Jesteś super, naprawdę. Skąd ona wyszła, że mnie zaatakowała? Do tyłu, do przodu? Był jeszcze jeden wróg. Może to smok. No tam nam pokazuje wroga. Gdzie? Nie patrzyłem na pasek zdrowia, kurwa! O Boże! Gdzie to będzie? Oczywiście, kulka wodna. Ach, życie! W tą stronę idę? Pewno nie bardzo. Aaaa, muszę biec! Co za życie, przepraszam was. Wiedźmokruk jakiś mnie zabił. Albo jego ziombol. Co tu się dzieje w ogóle? Najgorzej, że muszę te rozmowy znowu odbyć. Odkryć miejsce i tak dalej.
Wybaczcie. Ble, 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 dzień dobry. Zabije nas. Ulfric nie prowadzi kółka wzajemnej adoracji. Do niczego się nie przyłączasz. Albo jesteś rodzonym synem Skyrim, albo nie jesteś. Musimy sprawdzić to wszystko, bo... Niech cię Talos prowadzi. Dobra, nie będę chyba tego opowiadał. Nie będę tego robił od początku. Pójdziemy tylko sprzedamy fanty. Dzień dobry! Na 9 bóstw. Nienawidzę czekać. Ja też. Przeklęte oczekiwanie. Spójrz. Sprzedajemy. Pyk. Nic więcej, ale w stroju mamy sporo. Także... I zejdziemy naokoło, wiecie? Normalnie zejdziemy. Walcz, albo zgiń z godnością. Teraz zrobimy mądrze zapis i dopiero teraz idziemy dalej. Co no, sam poszedłem, ale ze mnie gamuń. Nie chcę iść do Helgen. Wracamy. Tu. To było tu. Mi zaatakuje pierwszy ten pierwsza wiedźma. Kurde, te magia czarów to jest naprawdę zło. Magia czarów. No dobra, powiedzmy, że to było po polsku. Muszę się uleczyć. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Chyba jednego jeszcze ominąłem, ale to nic, słuchajcie. Ja muszę się uzdrowić. I zrobię zapis jeszcze jeden. Ten jest na górze, ale ja go nie widzę.
Trzeba się uleczyć, nie? Ta już weszła tam, no. To ja wezmę trochę szczytuję i się uzdrowię. Już nie jest taka ciężka na bliską odległość. Ale ty jesteś brzydka, wiedźmo. Naprawdę. Tak naprawdę nic nie miałeś w sobie, ty mendo. Może coś w kufrze jest ciekawego, złoto 100, no weźcie, miejcie litość. Wiła. Korzeń wiły. Katalizator. Tak w sumie nic tu nie ma. Tak, dobra, to są jakieś dziwne rzeczy, to zbiorę, może to coś kosztuje. No chyba go zjadły! Ach! Lach! Otworzymy kufer. Ajajaj, prawie. To było straszne. Te wiedźmy. No faktycznie, nic tu nie było w środku. No to ładne ostrzeżenie. Ja tak chyba nam mówi o tym, co tu miniemy zaraz. Zrobiłem zdjątko. Idziemy dalej. Czekajcie, pokażcie mi jeszcze mapę. No bo no idę w górę, jest to pozytyw. Ale czy to jeszcze pokażę, że zbadano? Sierocza skała, nie, to chyba nie jest tak. Idziemy. Północna strażnica. Okej. Ja wchodzę na pewniaka, a to bandyci, no to jest ładna impreza. Stalowy hełm, mogę wziąć. Mogę wziąć po to, żeby oddać i sprzedać. Bandyta. Posłanie do spania. Topór wojenny, nie opyla się tego brać. Na stole jest mieszek. Młot weźmy go, może się go sprzeda. Weźmy no. Weźmy to na handel. I co teraz?
Piedestał, użyj. I co? To nic nie daje, nie mogę go użyć. Może czegoś nie mam. No dobra, pokażcie mapę. Nie, chyba nie dojdę nigdy do tej, do tych siwobrodych. To ciągle są jakieś dziwne rzeczy. Nie podoba mi się to. Słyszysz to? Kto to jest? Wróg? Przyjaciel? Oj, że niby co, bo się strzeliłem w plecy i taki jestem zły. To jest wojna. To jest wojna, a na wojnie są niestety ofiary. Ale bandytów w tym Skyrim to jest co niemiara, co? Musicie przyznać. Futrzana zbroja. Miksturę ozdrowienia bierzemy. Mieszek bierzemy. Książkę czytamy, chociaż nie blokuje, ale dobra. Mieszek zabierzemy, karwasze, hełm. Elfie buty, no, są warte nawet sporo. Dobra, idziemy dalej, chodźcie. Oho, będzie pająk. To co lubię najbardziej. Coś tak mi się wydaje, że będzie pająk. Tak nie mogę, muszę pomóc ludzi. I miksturka. To oszukuję, ale to ciężki przeciwnik. Kurde, zabił mnie! Nie! Gdzie ja się obudzę? Dobrze, tu. Nie podoba mi się to. Jakie fatality. Podoba mnie się to. Otwórzmy to dziadostwo. Wiedząc, że czeka nas jeszcze nielichy pająk. Zapiszę. Szybki zapis. Zawsze spoko.
to jest dopiero walka. Podoba mi się. Tak powinno być za każdym razem. Wysuszone zwłoki z wytrychem. No dobra. Powinno nam być łatwo, bo na dwa baty go bierzemy. Jakoś poszło. Chyba to mamy tytuł odcinka. Na dwa baty zawsze działa. Weźmy, to może się przydać. I strzały z włok, nie zajebiście. Tak to się robi. Kurde. Nie chcę, wiecie, w niego tak strzelać. Tam mogą być inni, nie? Tam mogą być po prostu inni, nie chcę się zapędzać tak daleko. Aha, za ciężki jestem. Zaraz to naprawimy. Granat wytrych złoto. Pokażcie mi, co ja nabrałem za... Dobra, zastanawiam się, tak, idziemy dalej. Złoto z ugny zawsze spoko. Już? Skyrim? Wszystko? No dobra, nie źle. Tak, ale fakt jest taki, że... Jest tu kufer. Nie bierzemy tego. Też lepiej wybrać te hełmy, bo wartość jest podobna. Czekajcie, tam nic nie ma. Puść mnie, Lidia. Tam coś leży. O! Co tu jest? Rzemieniowy hełm? I tyle, naprawdę, po to tak skubałem się tutaj, żeby wejść. Już to życie. Przełęcz, no bo na tej przełęczy był.
Gdzie jestem teraz? Gdzie ja pewno pójdę, to rzecz nie puszczę. Tam muszę iść. Tam chyba była droga dalej. Trzeba się cofnąć. Ale wiecie co? Bo tak cofnąć, aż minęło pół godziny. Może byśmy, moi kochani, skończyli odcinek. Tu schodzimy, a tu można iść dalej, nie? Dobrą stronę idę? Chyba tak. Patrzmy tylko, czy ta droga dobrze skręca. Tak, dobrze idzie. Coś chyba źle poszedłem. O, tu jest jakaś droga, ale muszę iść tam. I tam chyba trafię, jak tam pójdę, nie? Tak mi się wydaje. Pójdźmy kawałek. Faktycznie to dojście do tych siwobrodych to jakaś mordęga jest. A pójdźmy jeszcze kawałek. Zobaczymy. Tędy? O, gdzie? Nie wiem, co jest najgorsze, że ja nie wiem, gdzie iść. Nie wiem, gdzie iść, gdzie tam trzeba dojść. Weźmy tutaj jeszcze raz, przejdźmy. Może trzeba tam się cofnąć trochę. Pokażcie mi tą mapę, gdzie to trzeba by iść. Tu. Czy ja gdzieś tu mogę iść? Mogę iść gdzieś tam. Jakaś ruda, bierzemy. Bo to potem z tego się może robi jakieś, wiecie. Zresztą wy wiecie, pancerze. Dobrze, kochani. Chyba trafiłem na dobrą drogę. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Przepraszam, tu gdzieś musimy iść, słuchajcie. Nie wiem, tam, nie tam. Tu jest chyba ścieżka. Takie odnoszę wrażenie. A może nie tu? No nic, ja będę chyba trochę tutaj błądził. Bo naprawdę nie wiem, gdzie iść. Pokażcie mapkę. A trzeba się jeszcze cofnąć. I iść tamtędy. Bo tu też się chyba kończy droga, prawda? I tu też. No nic, słuchajcie. Trzeba będzie to wszystko porozkminiać i znaleźć tą drogę przeklętą. Póki co jej nie widzę. Być może trzeba jeszcze zejść niżej. No dobrze, to nic, kochani. Ja będę sobie szukał na spokojnie, a wam przepięknie dziękuję.
Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i łapcie piąteczkę. Hej!